Dzień dobry, dzisiaj gościem jest pan Apoloniusz Steiner. Czy się dobrze słyszymy? Tak, dobrze się słyszymy. Dobrze, ja chciałbym z panem porozmawiać o przeszłości, o przyszłości i o teraźniejszości, bo ona jest najbardziej ciekawa dla mnie. Teraz startuje pan do Sejmu. Dlaczego i z jakim konkretnym programem? Tak, startuję do Sejmu na zaproszenie Donalda Tuska z listy Platformy Obywatelskiej jako kandydat niezależny, bezpartyjny. Zdecydowałem się w ostatniej chwili, na 2 dni właściwie przed terminem, który miałem wyznaczony. I głównie spowodowane to było namowami rodziny, bliskich znajomych, przyjaciół, którzy uważali, żeby to doświadczenie, które nabyłem w sporcie i w życiu, żeby spróbować przenieść tam, gdzie może się rzeczywiście przydać przy podejmowaniu decyzji, ale też obserwuję, co się dzieje w Polsce od lat. I jestem za tym, żeby uczestnictwo w Unii Europejskiej nie było w Polsce podważane, żeby było odbierane jako gwarant bezpieczeństwa i rozwoju gospodarczego w Polsce. Dlatego jakieś sygnały, które kwestionują nasz udział w Unii Europejskiej, uważam za nieodpowiedzialne i niepoważne i dlatego chcę to mocno podkreślić. Jestem za trójpodziałem władzy. To jest kolejny taki strategiczny punkt widzenia mój. To jest podstawa demokracji. To jest jeden z najważniejszych elementów w systemie demokratycznym. Dlatego jestem za tym, żeby taka sytuacja po prostu istniała w Polsce. Jestem za poszanowaniem konstytucji. Tutaj to też nie ulega dla mnie wątpliwości, że to jest nasz drogowskaz, kierunkowskaz dla naszego kraju i nie powinniśmy tutaj ruszać. Bolą mnie podziały między Polakami, które wystąpiły w ostatnim czasie. Wszyscy jesteśmy jednym narodem i uważam, że przy stole rodzinnym, wtedy, kiedy spotykamy się podczas różnych uroczystości, nie powinno dochodzić do sporów i waśni, a tak się niestety dzieje. Jestem przeciwko temu. Uważam, że to wszystko można, z tego wszystkiego można wyjść, to wszystko można poprawić. Gdybym się dostał do Sejmu, jestem za wzmocnieniem roli samorządów w Polsce. W tej chwili samorządy, ogólnie rzecz mówiąc, mają coraz więcej zadań, a coraz mniej środków finansowych, więc ten system należy naprawdę bardzo wzmocnić. Jestem za wspieraniem rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Jest taka sytuacja, że po prostu jest taka konieczność, żeby to zrobić. I oczywiście chciałbym pracować, jeżeli uzyskam poparcie wyborców, a myślę, że uzyskam. Proszę o wsparcie i myślę, że uzyskam. To oczywiście chciałbym się z Sejmowej Komisji Sportu zajmować poprawą systemu sportu i dzieci i młodzieży. Przepisy dotyczące sportu dzieci i młodzieży od lat nie były modyfikowane. Myślę, że nadszedł na to czas. Ja doskonale wiem, co mogę zaproponować i jakie zmiany doprowadziłyby do tego, żeby po prostu nasze dzieci i młodzież miały lepsze warunki i bardziej profesjonalne do uprawiania sportu. Jeśli chodzi o lokalne sprawy, na pewno będę wspierał wszelkie inicjatywy dotyczące jakichś projektów inwestycyjnych czy innych związanych z finansowaniem, bo przecież jestem stąd, urodziłem się w Cieszynie, mieszkałem jako niemowlę w Goleszowie, w Cisownicy, a ostatecznie od 6 roku życia w Wiśle. Ja jestem po prostu stąd. Stąd później udałem się na studia i pełniłem różne funkcje w sporcie, a w tej chwili wracam do Wisły i tutaj chciałbym jak najwięcej pomóc, wykorzystując te wszystkie możliwości, które nabyłem podczas całego mojego życia. Także Tak, ma to jakiś sens, że tak powiem, ten pana pomysł. To na chwilę wrócę do Wisły i do
Małe Szomani, jak pan wspomina tamten czas, bo wydaje mi się, że Polacy wtedy byli bardziej zjednoczeni chyba tymi sukcesami niż teraz jesteśmy podzieleni i chcielibyśmy to zmienić. Jak pan wspomina współpracę z Adamem Małyszem? Doskonale wspominam współpracę z Adamem Małyszem. No, trzeba też powiedzieć, że akurat sukcesy Małysza wystąpiły w czasie, kiedy kształtowała się Polska na nowo, prawda? Te wszystkie przemiany społeczne, ekonomiczne, polityczne, one były bardzo dynamiczne. Z jednego systemu wchodziliśmy w drugi. Było to wszystko trudne, na wszystko brakowało środków finansowych. Granice jeszcze były, no powiedzmy sobie, trudne do przekroczenia. Trzeba było mieć dokumenty. Po prostu był chaos. Polacy jeździli do pracy za granicę. To wszystko powodowało, że Polska zaczynała się wtedy budować na nowo i sukcesy Małysza w tym chwiejnym okresie przemian no spowodowały jakoś wprowadzenie jakby nowego ducha do przy zainteresowaniu tak ogromnym do całego społeczeństwa. Spotykaliśmy się z Polakami za granicą pracującymi z łzami w oczach. Niektórzy płakali, naprawdę szczęśliwi z sukcesów, które Małysz osiągał na skoczni. Tam ich spotykaliśmy, przyjeżdżali z różnych miejsc, a potem wracali do swojej pracy gdzieś tam czasami nielegalnej z takim poczuciem, że swojemu szefowi gdzieś tam w Niemczech czy w Austrii zapytają, opowiedzą, czy czasem nie wie, kto wczoraj wygrał skoki, prawda? Jakie to było podnoszące na duchu. I rzeczywiście te sukcesy spowodowały no, w całej Polsce tak ogromne zainteresowanie i tak podnosiły na duchu, że Polak jest w czymś najlepszy na świecie, w czymś, w sporcie, który ma elementy ekstremalne, prawda, który cieszył się zawsze zainteresowaniem Polaków, ale tutaj to zainteresowanie wzrosło bardzo. W związku z tym wszystko to udało się nam zrobić. Współpraca z fizjologiem, profesorem Żołądziem, współpraca z doktorem Blecharzem, Piotrem Fijasem, zmiana planów szkoleniowych, treningowych, organizacji szkolenia, mentalności podejścia do treningu sportowego i wykorzystanie tego, co zawodnicy w ostatnich 5 latach robili. To spowodowało, że to był najlepszy okres sportowy nie tylko dla Małysza, ale również dla pozostałej naszej trójki wtedy weteranów, czyli Łukasza Kruczka, Roberta Matei i Wojciecha Skupienia. Bardzo wspaniały okres dla mnie, dla nas tutaj w tej grupie szkoleniowej, jak również no i dla Polaków. Kibiców też, dla właśnie, tak. Dobrze, to zapytam o pana przyszłość jeszcze, o pana marzenia na przyszłość, nie tylko te związane z Sejmem, ale może też jakieś osobiste. Ja muszę powiedzieć, że ja się czuję spełniony zawodowo, bardzo, bardzo spełniony. Udało mi się właśnie zrealizować wszystkie moje plany życiowe związane ze sportem. Nabyłem ogromnego doświadczenia, również życiowego, i nie musiałbym już nic robić, ale uważam, że to się może bardzo przydać i chciałbym to zrobić dla mojego 4-letniego syna, dla moich wnuków, a być może prawnuków. Przyłączyć się do wszystkich inicjatyw, które będą promowały Polskę, które wprowadzą spokój, które zabezpieczą zdrowie Polaków. Ja też bardzo zwracam uwagę, przechodząc przez ciężkie momenty choroby syna, jak był malutki, zauważyłem, jak wygląda służba zdrowia. Przebywałem w szpitalu 2 tygodnie. W związku z tym zdrowie rodziny, miłość w rodzinie, współpraca w rodzinie, to jest wszystko to są wszystkie te elementy, które chciałbym utrzymać w mojej rodzinie i których naprawdę życzę wszystkim. To jest podstawa funkcjonowania. Ciepły, dobry dom za plecami przy tej całej dynamice życia, którą każdy z nas w tej chwili przechodzi. Ładna puenta na koniec rozmowy, zgadzam się. Dobrze, bardzo panu dziękuję. No i dostarczy nam pan przez najbliższe 2 miesiące na pewno wielu emocji, takich jak dawno temu pan Adam Małysz, bo będziemy śledzić na pewno, co się będzie działo do 15 października. Poloniusz Steiner był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję za rozmowę.